strony Farel i witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Jest dzisiaj z nami JJ-ka. Hej. I dzisiaj zbudujemy zaawansowany tor grawitacyjny dla takiej oto kulki. Ta oto kulka zadecyduje dzisiaj o tym, kto z ekipy dostanie karę, a kto dostanie nagrodę. Więc koniecznie oglądajcie film do samego końca, aby sprawdzić, kto dzisiaj przegrał. Nasz tor grawitacyjny będziemy budowali z klocków Gravitax. I dzisiaj wam pokażemy, jak taki tor zbudować, na czym polegają te klocki i że to jest naprawdę bardzo fajna zabawa. I że to jest zabawa dla ludzi w każdym wieku tak naprawdę. I dla dzieci, i dla dorosłych, ponieważ jest to alternatywa dla gier komputerowych i przy okazji dużo możemy się nauczyć o prawach fizyki, na przykład składając taki tor. Więc jeżeli jesteście fanami takiej rozrywki, linki do Gravitaxa znajdziecie w opisie. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał i będziecie chcieli jeszcze więcej odcinków w tym stylu, to oczywiście pod tym filmem zostawcie łapeczkę w górę, podajcie liczby. 96. 83. 9683 łapki i na pewno pojawi się kolejny taki odcinek. Macie to jak w banku. Dobrze moi drodzy, to co, zaczynamy od podstawowej wersji, czy od razu wbijamy się w wersję pro? Myślę, że jeszcze nigdy takiego czegoś nie składaliśmy, więc zacznijmy od podstaw. Dobrze, zacznijmy od podstaw. Dobrze, w pudełku mamy trochę części oraz kule. Mamy kolorowe kulki. Tak, te kulki będą dzisiaj decydowały właśnie o karze i o nagrodzie. Oczywiście w środku znajduje się też instrukcja obsługi. Ty to może przestudiuj. Bo ja wszystko już wiem. I mamy takie fajne kartonowe maty, na których możemy w dowolny sposób modyfikować swój tor. Więc na początku rozkładamy maty, a później odbieramy części. Teraz najciekawsze. Wyciskanie. Satysfakcjonujące, jak zawsze. Jak przebijanie bąbelków w folii. Wymyśliłem challenge, kto pierwszy wydusi wszystkie kartoniki. Dobra. Jesteś gotowa? Raz, dwa, trzy. Wydusiłaś czy nie? Tak, wygrałam. Dobra, mi został jeden. Jesteś lepszym dzięciołem. Dobra, posprzątajmy i teraz ułóżmy naszą matę. Zaczynamy od samego początku. Mamy elementy dystansowe małe oraz elementy dystansowe duże. To generalnie decyduje o tym, z jakiej wysokości będzie toczyła się nasza kulka. Mamy w instrukcji obsługi pierwszy podstawowy tor, więc sobie go zbudujmy i zobaczmy, jak nam pójdzie. Okej, wszystkie elementy do skonstruowania pierwszego toru już mamy, więc dokończamy konstrukcję. Na samym początku dajemy taką bazę, bo tutaj z tego wystrzeliwana jest nasza kulka. Dokładnie. Później w łatwy sposób montujemy pierwsze te szyny, że tak nazwę, tutaj. I musimy teraz dać jakiś zakręt, na przykład taki o zakręt tutaj. Tak, dokładnie. I tu łączymy. W ten sposób kulka skręca w tą stronę. Następnie leci tutaj. I trafia do mety. Przetestujmy to. Nasz pierwszy tor. Uwaga. Naciskamy. Bum! No i mamy to. Kurczę, to my to jesteśmy kozaki. Bardzo proste, więc musimy postawić sobie poprzeczkę troszeczkę wyżej. Lecimy z kolejnym torem. Lecimy od razu na sam koniec instrukcji, wybieramy najbardziej zaawansowany tor i lecimy. No, czyli poprzeczkę sobie postawiliśmy najwyżej. Damy radę. Pierwszy poziom mamy ułożony, lecimy teraz piętro wyżej. A górny poziom zbudujemy przy pomocy takiej plastikowej platformy, która wchodzi z łatwością. O. Kolejne piętro za nami, tak właśnie wygląda, a my lecimy z kolejnym. Uwaga! Jadą! Dobra, wszystko gra. Wszystkie innym torem. Dobrze, dobrze. Dwie już są na miejscu i... Nice! Mamy to. Wszystkie dotarły do celu, czyli misja zakończona z sukcesem. Czyli nie popełniliśmy żadnego błędu w instrukcji. Oczywiście to był niby najtrudniejszy tor, ale pamiętajcie, że tu tylko ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Za chwileczkę zbudujemy bardziej zaawansowany, ale to już z tych klocków z wersji pro.
Moi kochani, po kilku godzinach udało nam się wspólnie zbudować największy tor grawitacyjny. Połączyliśmy dwa zestawy, wersję Pro z wersją zwykłą i wyszło przekozacko. I to najlepsze, zdaliśmy się tylko na własną kreatywność, nie używając przy tym instrukcji obsługi. Nie było nawet chyba instrukcji do tak zaawansowanego toru. To może Wam zademonstrujmy, jak taki tor działa. Na początku ładujemy trzy kuleczki, później te kulki się rozjeżdżają, wpadają do dozownika, który rozrzuca kulki na różne tory. Następnie kulki wędrują do wyrzutni magnetycznych, po czym rozchodzą się w dwie różne strony. Przez lejek wpadają do miksera, który rozdziela je na trzy różne miejsca. A tam czekają trzy różne karteczki z karami oraz z nagrodami. Naciskamy! I uwaga! Okej, jedna kulka jest już na mecie. Druga i trzecia też. Wpadły w trzy różne miejsca. Mam nadzieję, że ten tor Wam się podoba. Teraz zawołajmy kogoś z ekipy i sprawdźmy, jaką karę albo nagrodę wylosują. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną pierwszy ochotnik, Jacob. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jak Ci się podoba tor grawitacyjny? Tor zajebisty, ale sam składałeś czy nie? Nie, a pomagała mi tutaj Justyna, trochę Klaudia. Mój drogi przyjaciel, już Ci tłumaczę, na czym to polega. Musisz sobie wybrać kulkę. Kulkę. Obojętnie jaki kolorek. Wkładasz do tej maszyny, czyli na start, tak? Tu czy tu? Wybierz slot, który Ci odpowiada. Każdy slot odpowiada od innej ścieżki. Na końcu znajdują się trzy karteczki i na tych karteczkach jest napisana albo kara, albo nagroda. To ja wybiorę sobie te. Na pewno? Nie. Na pewno? Nie, no, dobra. Wtedy będzie. No i naciskam. Pyk. Proszę. Nie. Proszę, nie kara, nie kara, nie kara, okay. Nie kara. Coś da? Cudowo. Zielone? Proszę sprawdzić, co jest pod zielonym. Nie, dobra, zielone to nie może być kara. Jak zrobiłeś taką incepcję, że zielone to kara, to cię nienawidzą po prostu. To nie. Zielone to dobre. Stubeczka! Let's go! Kurczę, trafiłeś nagrodę. Był jeszcze tak. Dank, mój drogi przyjacielu i ostra fasowa. No ja myślę 6 kulek, ja bym chciał jeszcze ten. Jeszcze raz chcesz zagrać? Tu wsadź! Jeszcze 6! A damy tu troszeczkę fasolek. Lecimy po drugą osobę. Drugim gościem jest Rogalik. Siema, witam. Jak Ci się tor podoba? Podoba mi się bardzo, ze względu na to dlatego, że widziałem ile go budowaliście. Akurat grałem trening w CS-a, więc nie pomagałem, ale podoba mi się. I teraz, mój drogi przyjacielu, musisz zająć slota w tamtej bazie, która wystrzeliwuje kulki. Okej, okay, dobra. Masz ale trzy różne sloty. To zależy, tak? Którego wybiorę. Tak jest. Dobra, no to spróbujmy może tu. No to lecimy. Start! Padła do lejka, leci. Uwaga, kulka. Pomarańczowa karteczka. O kurde, to wygląda jak kara. Ale dobra, sprawdźmy to. Uwaga! Fasolka! O nie! Zapraszam. Tragedia. Dobra. Tu są ostre i śmierdzące. Co to znaczy ostre i śmierdzące? Ostre, śmierdzące i smaczne. Czyli wszystkie, które były w odcinkach zmiksowałem. Podziel się z nami smakiem. Dobrze, okej. Okay. Rozumiem, że trafiłeś na tą złą. Czyli tor grawitacyjny Rogalikowi nie oddał. No to teraz została nam ostatnia nasza kochana uczestniczka, Klaudia. Zapraszam. Jest ze mną Klaudia. Witam. Okay, może być tak, może być tak. Pozwolę Ci, moja kochana, wybrać sobie kuleczkę. Zieloną, bo taki kolor nadziei. Okej, okay, Rogalik też wziął kolor nadziei i niestety nadzieja matką głupich nie dopisała. Tor grawitacyjny nie oddał, więc prosiłbym teraz sobie wsadzić kuleczkę do tego dozownika, nacisnąć i zobaczymy, co wybierasz. Masz trzy różne karteczki. O kurczę, nie widać, co tam jest. Za chwileczkę się dowiesz wszystkiego. A powiem Ci, że tak może... A może tutaj. Okej, okay, no to naciskaj i jedziemy, zobaczymy. Czy był to dobry wybór? Wpadło do lejka, do dozownika. Niebieska kulka. Leci. Mam coś, ale co? Proszę sprawdzić. Nie, pomożę, zobaczcie. No nie wiem, czy to jest szczęśliwa karteczka. Deszcz? Moja kochana, pamiętasz takie Rogalika urządzenie, co stoi na dworze? Takie żółte? Trafiłaś dank tanka, ale tylko z wodą. Pomijając fakt, że mamy listopad. Co było w innych karteczkach? Pieniążek i fasolka ostra. O, to powiem Wam, że w sumie nie wybrałam tak źle. Dobra, to przechodzimy do kary z Klaudią. No niestety, Klaudia, czas wykonać karę. Ta kulka zdecydowała, że dzisiaj będziesz po raz kolejny testowała na sobie dank tanka. Nie powiem, że jestem zachwycona tym wydarzeniem, ale cóż,
Takie mam problemy duże. No, tylko na Pixie Shop. A jak? Dobra, siadaj, a ja tego nie zrobię. To ta kulka to zrobi, dobra? Ja tą kulką pchnę. Zostawcie łapkę dla Klaudii, lecimy. Aaaa, poczekaj! Rączki do kieszonki, głowa do góry. Nie! Leci! No to jest! O! Jak woda? Zimno. Na pewno. Jak widzicie, w dzisiejszym odcinku bywało różnie. Niektórzy cieszyli się, zdobywając pieniążki. Niektórzy kąpali się w zimnej wodzie i jedli obrzydliwe rzeczy. No, to trudno, tak się zdarza. Tak chciał los. Ja z całego serca mówię każdemu polecić Gravitraxa, ponieważ jest to naprawdę bardzo fajna, rozwijająca zabawa. I ja mega fajnie bawiłem się, budując te tory. Z pewnością nie raz jeszcze będę je jakoś modyfikował, więc każdemu jak najbardziej polecam taką zabawę. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi oto torami, zabawami, no to klikajcie link w opisie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!